Liderzy Solidarnej Polski odwiedzili dziś Lublin. Wizyta jest częścią cyklu spotkań z działaczami w regionie i wzmacniania struktur partii. Omawiamy też te sprawy, które Solidarna Polska już przygotowała, projekt ustaw. Jednym z takich ustaw jest ustawa o ogrodach działkowych. To jest dzisiaj wielki problem po orzeczeniu Trybunału. Dotyczy mieszkańców, chyba w każdym dużym mieście powiatowym są ogrody działkowe, więc dotyczy to całej Polski. My jako jedyny klub do tej pory złożyliśmy taki projekt. Omówienie bieżącej informacji, bieżącej sytuacji politycznej, bo to jest bardzo ważne naszych przyszłych działań, ruchów, szczególnie tych dotyczących zbierania podpisu pod inicjatywą, która ma zawiesić pakiet klimatyczno-energetyczny. Projekt nowej ustawy o rodzinnych i pracowniczych ogrodach działkowych, akcja zbierania podpisów w sprawie pakietu klimatycznego oraz polityka społeczna zdominowały spotkanie liderów Solidarnej Polski z członkami tego ugrupowania z regionu. Spotkanie odbyło się w siedzibie lubelskiego posła tej partii Jarosława Żaczka. Wzięli w nim udział pełnomocnicy Solidarnej Polski z poszczególnych powiatów.